Siemaneczko, wjechało piątelo, piątunio, a my co? A my oczywiście jedziemy z prawdą żużla. Drodzy kochani, na początku chcę powiedzieć, że to będzie wyjątkowo krótka prawda żużla, bo musimy zamknąć się w godzinę z uwagi na to, że... Uwaga, mój syn dzisiaj ma urodziny, 11, także synuś, wiem, że jesteś gdzieś tutaj w pobliżu, wrócił dopiero z spaceru, bo był z psem, z mamą i dziadkiem, więc jeszcze raz oficjalnie wszystkiego najlepszego, wiem, że chciał tutaj wpaść na chwilę, zobaczyć, pochwalić się, że ma urodziny. Ja tu mówię, trzeba być odważnym w życiu i mówić, kiedy się ma urodzina, a nie, że to ludzie powinni pamiętać, tak więc ja przypominam 18 grudnia, kolejne, także możecie czekać. Oczywiście jest z nami dzisiaj niezatapialny Rafał Żużlowy Degustator, witam cię Rafale serdecznie. Siema, czekaj, nie udało mi się. Cześć wszystkim, bardzo serdecznie, dzisiaj urodziny, więc na kolorowo lecimy. Tak, wszystkiego dobrego dla twojego synka, pozdrawiam cię Adrian również bardzo serdecznie i cześć wam drodzy widzowie, cześć tobie Krzysiek, a tobie Adam nie, bo nie potrzeba. No i super, jest z nami oczywiście Grzesiu Starzec w nowej czapce, zaraz Adam na pewno nam napisze w jakiej. Cześć Grzesiu, speedwaynews.pl. Cześć wam chłopaki, no oczywiście na samym początku najlepsze życzenie dla syna, który dzisiaj ma, który 11, dobrze pamiętam, 11, tak? Tak. 11 urodzinki, także wszystkiego najlepszego. No szampana nie wypijemy, no bo jeszcze nie możemy, prawda? Ale przy następnej okazji, za mną jak będzie miał 18, no to wtedy może, być może. Witam was drodzy widzowie, witam ciebie Rafale, Adama, tak jak zresztą powiedziałeś wcześniej, nie witam, bo nie ma dlaczego i po co. O, no, dobrze się zaczyna. Już się zrobiło dobrze rodzinnie. I... Tak, jest rodzinnie, także tak jak powiedziałem, wybaczcie drodzy widzowie, ale oczywiście no synek 11 lat, kurczę, że tak powiem, no to trzeba troszeczkę jakieś kalambury zaplanował oczywiście jakieś granie tutaj wspólne w jakieś gry, potem chcę obejrzeć film, a skończy się oczywiście grzecznie, dragi, alkohol i pójdziemy spać. Tak więc, dobrze, tak więc przechodzimy oczywiście żarty na bok, bo tutaj, a Adam już pisze, dzisiaj Grzesiu widzę zaskoczył czapką, chyba będzie dziś problem, ale kto wie, może to jakiś Gary Haverlock. Nie. O! Adam, nie pyku. Dobrze, Piotrek tutaj pisze Chelsea, Liverpool, easy, dobrze, degustatory zakręceni oraz pozostali nas krążyć, powodzenia wszystkim. Dobra, a więc tak, dzisiaj taki, powiem, temat dość trudny, a może niekoniecznie. Zaczniemy. Przepraszam, jeszcze mnie troszeczkę kaszelek boli. Tak jak widzicie, żużel kontra inflacja, ogólnie problemy finansowe, jakie mamy cały czas. Inflacja wzrasta, wszystko drożeje, bilety na Grand Prix, z tego co się mówi, bardzo słabo się sprzedają. Więc panie Rafał, aha, od razu też odpalam linię telefoniczną. Odpalamy linię, bo żeby później nie było po prostu, że nie odpaliliśmy, więc możecie dzwonić i jak wy wyobrażacie sobie następny nowy sezon i jakie problemy mogą właśnie w tym sezonie wystąpić. Także Rafale, jak ty właśnie patrzysz na to wszystko, że bilety się słabo sprzedają, inflacja, karnety, te ceny też są różne, że tak powiem, niektórzy narzekają. Jakie jest twoje zdanie? Znaczy powiem tak, okej, inflacja inflacją, wzrost cen wzrostami cen, ale jakby niższą sprzedażą tych biletów na Speedway Grand Prix bym się jakoś zbytnio nie sugerował, bo jak dobrze wiemy, do maja jeszcze jest trochę czasu, więc podejrzewam, że narodowy tak czy siak będzie pełny. Jakby nie mam zbytnio porównania z poprzednim rokiem, bo nie interesowałem się cenami biletów na Speedway Grand Prix w zeszłym roku. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to był jakiś gigantyczny skok cenowy, więc no jest jak jest po prostu. Dużo klubów faktycznie te ceny podniosło, ale tego można było się po prostu spodziewać. No, w takich czasach żyjemy. No i mam nadzieję, że ten kryzys jakoś szybko przeminie, bo faktycznie lepiej za to samo wydać mniej niż więcej, no bo dlaczego nie? Mhm. Grzesiu, jak ty do tego wszystkiego podchodzisz? Zanim zacznę temat ten, to bym chciał zaznaczyć, że Adam tam napisał, że czapeczka Gary'ego Haverlocka, niestety nie mam jej nawet w kolekcji, więc jeżeli ktoś z słuchających albo oglądających nasz program miałby taką czapeczkę, to z chęcią się wymienię, oferując jakieś dwie inne czapeczki za tą jedną Gary'ego Haverlocka lub ewentualnie odkupię, więc tutaj taki apel, jeżeli ktoś by miał, byłbym wdzięczny. A co do tematu inflacji i cen. To, że bilety na Grand Prix w Warszawie się sprzedają, to tak jak Rafał zaznaczył i muszę go troszkę spropsować, to nie do końca jest jeszcze temat inflacji. Ja bym tu bardziej obstawiał to, że jeszcze do 3 tygodni wstecz temu
Nie byliśmy pewni, czy to Grand Prix w ogóle w Warszawie będzie, ponieważ były problemy techniczne i z dachem, i stadion był całkowicie wyłączony z użytku, więc podejrzewam, że problemem tym, że te bilety się nie sprzedawały, to jak zawsze do tej pory, było tylko i wyłącznie to, że ten stadion narodowy nie był w 100% pewny, czy w ogóle będzie czynny. Więc tu bym upatrywał największego problemu sprzedażowego, jeżeli chodzi o Grand Prix w Warszawie. Drugie, no wiecie co, no ile tych Grand Prix w Warszawie się odbyło? 5 razy? 4 razy? 5 razy, tak? Chyba więcej. Od 15 roku. Przez no to dobra, no to przez odbyło pandemię się... 2 lata nie było, nie? No to 5 razy się odbyło. No to okej. No to i ile razy to Grand Prix spełniło oczekiwania kibiców? Za pierwszym razem była wielka wpadka, zakończone po 12 biegu. Potem ten drugi turniej rzeczywiście był dopilnowany i coś tam się na tym torze działo. Potem następny turniej znowuż była jakaś tam wpadka organizacyjna, więc ludzie, kibice nie są też totalnymi debilami i też nie dadzą sobie pluć w kaszę i też nie będą płacić za coś, czego by nie chcieli oglądać. Więc tutaj też jest taki chyba ukłon trochę w stronę organizatorów, że nie wszystko się sprzeda, jeżeli nie jest to na takim poziomie, jakim powinno być. To takie moje dwa główne pomysły, a tam poboczne to możemy sobie gadać i nieskończoność. Mm-hmm. No, ale te dwa główne powody. Skoro zaczęliśmy o Grand Prix, w takim razie przytoczę tutaj, bo dzisiaj znalazłem wywiad w przeglądzie sportowym Marka Cieślaka. I jak on to widzi na zasadzie, czemu te bilety się tak słabo sprzedają? Tutaj cytuję właśnie jego słowa. Cykl zniknął z telewizji i trafił do internetu. To już był dzwonek alarmowy. Wielu przestało oglądać Grand Prix, mówi Marek Cieślak. Ostatnio usłyszałem, że bilety na majowe GP w Warszawie nie sprzedają się już jak kiedyś. Mnie to nie dziwi. W zasadzie przewidywałem to, że jeżeli nic w Grand Prix nie zmieni się, to ludzie mogą przestać się tym interesować. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że coś z cyklem dzieje się nie tak. Coś się przejadło, coś trzeba zmienić. I dalej również zauważa, zdaniem Cieślaka w organizacji Grand Prix popełniono mnóstwo błędów. Po pierwsze, jest znikoma rotacja zawodników. To, co sobie z Rafałem i ostatnio z Piotkiem podczas nagrywania składu analiza i przewidywania, co, właśnie, z Landshut, nie z Landshut, z Daugavpils przenieśliśmy się do Grand Prix. Właśnie, zawodników. Kto widział, że w 2023 roku, w porównaniu do 2022 roku, w 15-osobowym cyklu zmieni się jeden zawodnik? W takim bądź razie po co eliminację? Przecież i tak ciągle jeżdżą ci sami. Kto w ogóle wymyślił, żeby w eliminacjach mogli jednocześnie jeździć zawodnicy z aktualnego cyklu Grand Prix? I tu postawię na chwilę kropkę, bo jeszcze parę tutaj cytatów jest. Chyba tutaj naprawdę trzeba spropsować Marka Cieślaka. Rafał, że wszystko do tej pory, co przeczytałem, chyba w punkt. Tak, natomiast niekoniecznie zgadzam się z pierwszą częścią wypowiedzi, tam gdzie pan Marek mówił o... Boże, przypomnij początek. Ale to, że jeden zawodnik się zmienił? Od samego początku. Pierwsze dwa zdania wypowiedzi. Że zniknął z telewizji i trafił tak, do internetu. Tak, to też się z tym kompletnie nie zgadzam, bo to powinno raczej iść na korzyść, no bo jeżeli nie możesz obejrzeć w telewizji, no to chciałbym zobaczyć na trybunach, bo to moja jedyna możliwość, prawda? Cały czas mówimy o tym, że im więcej rzuca w telewizji, tym mniej kibiców na trybunach, no bo jeżeli mam wydać 30-40 zł na to, żeby pójść na mecz, a 40 zł na abonament miesięczny, no to kalkulacja jest stosunkowo prosta, prawda? Jest dużo takich kibiców, którzy wolą sobie ten żużel obejrzeć mimo wszystko w domu, bo żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy i to nie jest wcale nic złego, tutaj nie jest to jakikolwiek pocisk. Natomiast druga część wypowiedzi, w zasadzie 3/4 tej wypowiedzi pana Cieślaka, 100% racja, przynajmniej moim zdaniem, ja się mogę po tym bardzo spokojnie podpisać, no bo niejednokrotnie o tym już mówiliśmy, czy to na tym kanale, czy u mnie na kanale z Piotkiem, mówiliśmy, że jeżeli masz cykl Grand Prix, w którym ściga się cały czas 15 tych samych zawodników i co turniej jest tylko jeden nowy chłop i tak wiesz, że tych 8 będzie się biło o półfinały i finały, a następna 8 będzie starała się przetrwać, a jeszcze masz 2, którzy po prostu przyjadą, między sobą rozegrają ostatnie miejsce, tak jak to mieliśmy w zeszłym roku, no to się nie ma co dziwić, że te turnieje są tak postrzegane, jak są. Kolejna rzecz, idąc już mocno szerzej, no to lokalizacja tych turniejów, okej, o ile Warszawa jest takim fajnym, pomnikowym miejscem do rozgrywania Grand Prix w Polsce, no bo to narodowy, fajna otoczka tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. I to wygląda fantastycznie, tu się można z tym zgodzić. No o tyle, wiesz, no zmieniło się, co się zmieniło? No zmieniło się tylko tyle, że wypadł nam Wrocław, doszła nam Ryga chyba, tak? Mm-hmm, bo tak. We Wrocławiu będzie turniej indywidualny, drużynowy mistrzostw świata. Mm-hmm.
Więc no to jest jedyna zmiana w całym cyklu Grand Prix. No i tak Grand Prix spadło na jakby jakości, jakby ten produkt marketingowy jest dużo gorszy niż wcześniej. No właśnie z tych względów, o których wspomniał Cieślak i o których powiedziałem teraz ja, więc tak, z drugą częścią tej wypowiedzi w 100% się zgadzam. To Grzesiu, dopytam ciebie, to może tu tkwi problem, że po prostu żużel, jeżeli chodzi o Grand Prix, zaczyna się nudzić i to nie jest problem, że ludzie nie mają pieniędzy, że inflacja, no że niepewna przyszłość tak naprawdę, każdy wiesz, o pracę się martwi, no bo to różnie, żeby najważniejsze opłacić rachunki, a później jednak dopiero właśnie, tak jak mówię, może to jednak to, że po prostu zaczyna się to nudzić. Na pewno nie zgodzę się z Markiem Cieślakiem w kwestii tego, że w związku z tym, że się zmienił promotor i transmisje przeszły do internetu, to jest powód tego, że ludzie przestali się interesować Grand Prix. Absolutnie się z tym nie zgodzę i uważam, że to jest najsłabszy argument, jaki w tym wszystkim można szukać. Bardziej bym się skłaniał ku temu, że w tym cyklu Grand Prix nie ma zmian, świeżości, nie ma takiego właśnie jakby marszu ku temu, co z duchem czasu, bo tak naprawdę mamy mnóstwo możliwości, można by było ten cały cykl Grand Prix w jakiś sposób urozmaicić, zmienić zasady. Ja pamiętam sobie, kiedyś były turnieje Grand Prix, kiedy na przykład zawodnicy do finałowych biegów wychodzili razem z motorami na pole startowe i kopiąc nogą na polu startowym wybierali sobie te pole, które im najbardziej odpowiadało. To było bardzo fajne moim zdaniem i nie rozumiem, dlaczego z tego zrezygnowano. Owszem, były pomysły na to, żeby wstawić kolorowe neony za plecami. Teraz jest pomysł, żeby stawali na czerwonym polu, które jest wbudowane w jakąś tam platformę i zawodnicy na nią wychodzą i mamy tam kolory. Ale dlaczego właśnie nie zrobić czegoś takiego, że zawodnicy ze swoim motocyklem wychodzą na tor i tam decydują, mają na to powiedzmy minutę na decyzję, nie zdecydują się, żeby kopiąc nogami, to było fajne. Tak, i wiesz, to jest takie bardziej czytelne dla widza, który siedzi na stadionie, no bo my przed telewizorami widzimy, jak oni sobie te pola wybierają, a w trakcie oglądania zawodów dowiadujesz się, jak oni wyjeżdżają na tor, bo jak ci speaker powie, nie, kto z którego pola jedzie. Dokładnie, także trzeba coś zrobić, żeby w tym cyklu się powiało czymś nowym. Może starym, sprzed 10 czy 15, 20 lat, ale na dzień dzisiejszy czymś nowym. I tu trzeba szukać. Moim zdaniem też 12 rund Grand Prix to jest za dużo. To jest tak samo jak... Pozwolisz, że ci tak tu samo... jeszcze postawię kropeczkę, bo zaraz dalszą wypowiedź tej Marka przeczytam szybciutko. Moja propozycja jest taka, że w Grand Prix zostaje najlepsza 8 na kolejny sezon, a 7 wchodzi z eliminacji. Oczywiście w eliminacjach mają bezwzględny zakaz startów ci, co jeżdżą aktualnie w Grand Prix. Jednym słowem, nie można łączyć startów w GP z eliminacjami. To spowodowałoby rotację wśród uczestników elity. Byłyby spadki i awanse, nowe twarze, powroty i tak dalej. Ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że to lubią kibice. Ponadto zostałaby przywrócona ranga eliminacji. I dalej jeszcze pisze błędem, już ci Rafi oddaję głos, bo już to jest końcówka. Błędem jest, że turniej organizuje się ciągle na tych samych stadionach. To co Rafał też wspomniałeś. Mało tego, kolejność niemal się nie zmienia i to też jest racja. W maju ciągle mamy Grand Prix w Warszawie, a ostatnie w październiku w Toruniu. Przecież to ma prawo każdemu się znudzić. Pomijam fakt, że 3/4 obiektów albo wszystkie ciągle są te same. W wielu miejscach GP robi się też na siłę. Podobnie jak na siłę wydłuża się cykl. Według mnie 8-9 turniejów w sezonie to absolutny maks, stwierdził Marek Cieślak. I już ci Rafał oddaję głos. Tak, z tymi eliminacjami to jest prawda. Natomiast pamiętajmy, że cykl Grand Prix kończy się już po lidze. Tak było w zeszłym roku, w Toruniu, przecież to był 1 października. No i teraz jest proste pytanie. Jeżeli zawodnicy, którzy zostają w cyklu, którzy startują w cyklu, nie mogą startować w eliminacjach, no to pytanie jest proste, no to kto w tych eliminacjach pojedzie? Jeżeli my wymienimy sobie 7 zawodników, to nagle się okaże, że te Grand Prix już jakby samym poziomem trochę spadnie, no bo no nie oszukujmy się, ale fajnie jest, jak mamy jakieś niespodzianki, fajnie jest, jak jakieś ciekawe nowe nazwiska się tam pojawiają, ale ogólnie nie możemy sobie pozwolić na aż tak dużą rotację. Myślę, że 10 zawodników mogłoby zostać i tych
pięciu, sześciu, żeby się mogło rotować. Ale ja generalnie jestem zwolennikiem powrócenia eliminatorów i 24 zawodników. Jesteś dobry, to danego dnia jesteś w stanie wygrać. W Coventry Hogarth, tak się ten facet nazywał, który wygrał? Nie pamiętam, ale już takie, też nie pamiętam. Patrick Dougal przez D. O, on wygrał. W Coventry, no i dało się i chłop z eliminatorów wszedł do turnieju, on był tam chyba dziką kartą i to było naprawdę fajne, ale kolejnym pytaniem jest to, jeżeli ci zawodnicy, którzy startują w cyklu, nie mogą się eliminować i wiesz, że odpadniesz, no to kiedy tę eliminację chcesz rozegrać? No po cyklu, kurde, w grudniu? To też trzeba wziąć pod uwagę, nie? No trzeba, Grzesiu. Grzegorz. Obudź go, Rafał, strzel mu lepę. Jesteś? Jestem. Coś mnie wywaliło mnie ze Skype'a, także sorry. No tutaj się z tobą, Rafał, nie zgodzę, bo jeżeli chodzi o tą rotację, bo z tego względu, że dlaczego uważasz, że jeżeli wymienimy pięciu, czy tam powiedzmy czterech zawodników, to Grand Prix niż jakbyśmy wymienili siedmiu czy ośmiu. Grzesiu, masz... Dlaczego uważasz? Musisz sobie na następną prawdę żużla internet albo kupić jakiś oddzielny i nie używać domowego, bo co chwilę cię ścina, więc jak słyszymy... No, to trzecie słowo, no, ale dobrze. Możesz kontynuować dalej, spróbujemy. To czekajcie. Dlaczego tak myślę, to jeszcze odpowiadając na pytanie, bo my nie mamy 40 zawodników na tym samym poziomie. Po prostu. Nie mamy. Ja nie mówię o my nie mówimy o 40 zawodnikach na tym samym poziomie. My mówimy o 16 zawodnikach na zbliżonym poziomie. Wiadomo, że kilku zawodników, którzy są obecnie w Grand Prix, są troszkę wyżej, jeżeli chodzi o swoje możliwości techniczne i zasprzętowienie i w ogóle swoją formę i klasę. No ale reszta zawodników są na bardzo zbliżonym poziomie i nie uważam, dlaczego na przykład, jak to powiedzieć, wcale nie uważam, żeby na przykład, czekaj, w Krośnie jest Łotysz, kurczę, uciekło mi nazwisko, pomóż Rafał. Andrzej Lebiediew. Ja nie uważam, dlaczego Andrzej Lebiediew jest dużo lepszym zawodnikiem, nie wiem, od Marcina Warculika albo od moim zdaniem ten zawodnik śmiało może sobie poczynać, co udowodnił już na niejednym Grand Prix, którym startował i pamiętacie doskonale, że w ostatnim turnieju nawet się załapał do półfinałów, także jest mnóstwo takich zawodników, którzy śmiało mogliby namieszać w takich rozgrywkach, a jeżeli nawet nie bić się o czołowe lokaty, to skutecznie walczyć o tą pierwszą ósemkę czy siódemkę zawodników. Także uważam, że pomysł takiej rotacji pół na pół, powiedzmy, jest bardzo dobrym pomysłem. I dlaczego taki, powiedzmy, Chris Holder czy Jack Holder, który mając już świadomość tego, że jedziemy w 10 w następnym sezonie, ja się na pewno w tej 10 będę, to ja nie uważam, żeby on miał wtedy motywację do tego, żeby tworzyć jakieś fajne wydowiska, ale jeżeli będzie mu deptał taki Oktajew czy jakiś inny zawodnik, który ma ambicje, ma jaja i walczy o każdy centymetr i będzie mu deptał po tych plecach, to te widowiska moim zdaniem będą na dużo wyższym poziomie niż na takim, kiedy wszystko wiadomo kto i jak. Tak? No to jest słuszny argument. Bardzo w punkt. No i zakończył jeszcze słowami, a to już ostatnie, że FIM podobno powołał zespół ekspertów, w który jak wiadomo, co? Nie znalazł się ani jeden Polak. Trzeba żyć nadzieją. Więc nie wiem, co to za zespół będzie i co on będzie badał, no ale faktycznie coś trzeba zrobić, bo ceny oczywiście, tak jak tutaj, też na pewno gdzieś ludzi blokują, a no Rafał, z tą telewizją i internetem powiedziałeś, tak? No po prostu mamy teraz dostęp do wszystkiego. To nie jest tak jak kiedyś, żeby żużel było obejrzeć, trzeba było iść na ten stadion. Teraz wygodnie można sobie zostać w domu, wygodnie, duży telewizor, obejrzeć co się chce tak naprawdę, każdy żel i wydasz o wiele mniej pieniędzy, bo to wtedy taka transmisja się taniej wyjdzie niż taki dojazd gdzieś tam do Warszawy, kupno biletu, no wiemy jak to jest,
I to może być ten główny, niestety, ten minus tego wszystkiego, tak? To, ma, no, to jest tak, jak cały czas mówicie. Fajne plusy, internet, dostęp, kurczę, oglądamy trzy ligi, nie? Przez jakie to jest piękne, a kiedyś się czekało, tak jak się nieraz tutaj śmiejemy, do 23 na jakiś skrót z Grand Prix, żeby obejrzeć tamte cztery biegi, nie? I to było tyle, bo było bardzo ciężko. No teraz jest inaczej, więc... To Grand Prix, fajnie tutaj w sumie poruszyliśmy ten temat. Nie myślałem, co prawda, że pójdziemy właśnie w tą stronę tylko Grand Prix, więc wracamy szybciutko, jeżeli chodzi o te pieniądze i o te podwyżki, bo kolejne... Adasz, czekaj. Znaczy, podsumowując jakby nie to, co powiedział Krzysiek o tej rotacji, okej, jest to słuszne, natomiast ja dalej bym szedł w eliminatory i 24 zawodników, bo wtedy byśmy to grono mocno poszerzyli. Naprawdę bardzo ciekawe nazwiska mogłyby się tam pojawić i proszę, możesz dalej mówić. Mm-hmm. Chodzi mi o to, że tak jak rozmawiamy sobie o tych problemach finansowych, to jak wiemy, nie wszyscy takie problemy mają. Nie wiem, czy czytaliście sportowe fakty a propos Motor Lublin. Sam się pochwalił Motor Lublin. Wyobraźcie sobie, panowie, że w zeszłym roku zwrot marketingowy głównych sponsorów klubu oraz marki wyniósł ponad 160 milionów złotych. A teraz poprosili badanie, jakaś tam firma poprosili, żeby im to sprawdziła, 187 milionów. Z czego prawie 60 milionów to wartość marki Motor Lublin. No i tak się zastanawiam, tak na zdrowy rozsądek, czy warto chwalić się tymi liczbami? I teraz wiecie, o czym ja mówię, bo każdy zawodnik przecież też czyta, prawda? Wie jaki klub jest bogaty. W sensie tym, że no, to jest troszeczkę takie... Nie chcę powiedzieć strzał w stopę, bo jest dobrze prowadzony, widać, klub ma pieniądze, ale to też skłania zawodników do wyższych stawek akurat w tym klubie. Jak uważacie? Teraz od Grzesia zacznę. No ale to wartość mediowa nie jest to samo, co marketingowa. Co marketingowa, no to jest jedno i to samo, mediowa czy marketingowa, to nie jest to samo, jak co mieć tą kasę w klubie, więc... To no się, ale to się umówmy przekłada. Się, no... Wartość marketingowa, no ale wartość marketingowa polega na tym, że klub... No ale to sponsorzy, to tak jak ci przed chwilą powiedziałem, od sponsorów oraz marki. Nie, wydaje mi się, że cały czas mówimy chyba o dwóch różnych rzeczach, bo wartość marketingowa klubu to nie jest to, ile klub ma kasy, tylko to jest to, ile klub zyskuje poprzez swoich sponsorów, poprzez swoje no zasięgi zyskuje, w mediach, no, i tak no dalej. Nas, no, tak. No, zgadza się. Ale to nie jest tak, że to jest kasa, która im no wpływa logicznie, do, że to nie jest ich budżet na nowy sezon. No, wiadomo, prawda? Ale sama wartość klubu też o czym świadczy. Czyli ten klub stać na wiele rzeczy. To nie jest tak, że oni mają, póki, nie wiem, póki milion. Ma takich sponsorów, jakich ma, no to tak. No. No tak, no sam Orlen, który jest monopolistą praktycznie teraz w Polsce, ma spore wartości zasięgu i wartości marketingowe, i samo bycie tego sponsora w Lublinie ma swoje plusy, Bogdanka i te wszystkie inne. Dlatego się tam... ciebie pytam, bo uciekasz mi od odpowiedzi, w sensie, jak zawodnicy na te liczby patrzą? Bo to zawodnicy tym bardziej powinni chcieć w takim klubie jeździć, bo to jest większe pole popisu dla ich sponsorów, które mają spoza klubu, i moim zdaniem to nie działa w taki sposób, że dobra, skoro wasza wartość marketingowa wynosi tyle, to dajcie mi więcej kasy. Nie, to mi się wydaje, że wtedy zawodnicy są skłonni na większe ustępstwa tylko po to, żeby ich sponsor, żeby pozyskać więcej sponsorów poprzez wartość marketingową klubu, w którym występują. Więc ja się wcale nie dziwię, że Bartosz Zmarzlik na przykład jest teraz w Lublinie. Ja się nie dziwię, że jest Jack Holder w Lublinie, jego sponsor Monster na pewno coś tam też miał do powiedzenia w tej kwestii. Także to wszystko ma jakiś tam sposób, jest to jakiś tam sposób powiązane, i to wtedy zawodnicy bardziej są skłonni ku temu, żeby iść na ustępstwa, niż to, żeby stawiać jakieś warunki, które klub albo przyjmie, albo nie. Jak no nie ja przyjmie, się tu no z tobą to... nie zgodzę. Bo przecież wiadomo, dlaczego? Że nie poszedł Bartek z Marzlik z uwagi, że patrzą, że mają fajny marketing i że klub się buduje, tak? No umówmy się. No dlaczego to... nie? No kurde, no...
No wiesz, Bartek sam powiedział 2 miliony rocznie wydaje, tak? Na samo przygotowanie do sezonu. No to co, to powiedział? Nie, nie, spoko, no, Dan za mniej niż w Gorzowie. Wyobrażasz to sobie? Że Bartek poszedł do Lublina nie dlatego, że on tam bardzo chciał iść, tylko dlatego, że sponsor raczej go troszkę naciskał w tej kwestii tak samo. Wiadomo, no, że nie to można... już jest otwarty temat do dyskusji. Ja pozwolę teraz Rafałowi skomentować. Czy Grzegorz jeszcze ma coś do dodania chyba? Dlatego to nie jest tak, jak nam się wszystkim wydaje, że kluby stawiają warunki albo zawodnicy stawiają warunki. W przypadku Lublina to w moim przekonaniu to raczej sobie klub stawia warunki zawodnikom niż raczej zawodnicy klubowi w tym przypadku. No, mocna teza, powiem ci szczerze, bo no, ja w takie coś nie wierzę, że to klub sobie stawia warunki, a nie zawodnik. No bo jeżeli klub chce jakiegoś zawodnika ściągać, to wiadomo, że to klub musi iść do zawodnika. A o topowych mówię, a nie do zawodnika. Tak, którzy... ale żeby iść do jakiegoś zawodnika z topki, to trzeba mieć argumenty. Jeżeli finansowe takie przede argumenty wszystkim. Ma, jeżeli Lublin takie argumenty ma, to a zwłaszcza jeżeli głównym sponsorem Bartka z Marzlika są polskie paliwa i oleje i tak dalej, i wiemy doskonale też, że tam w Lublinie też jakiś mocno postawiony europoseł mocno się też udziela, więc to wszystko to ma jakieś tam, jest to wszystko połączone ze sobą. To nie jest tak, że poszedł sobie prezes Kępa do Bartka z Marzlika, czy tam od 3-4 lat pukał do jego no drzwi, tak i mówił. Go namawiał, dobra, chodź Bartek, no. Dam ci tyle i tyle kasy, tylko przyjdź do nas. No to nie, to tak nie działa. To muszą być jeszcze czynniki zewnętrzne, takie właśnie jak wsparcie sponsorskie, jakieś tam powiązania pozaklubowe, które spowodują, że ten zawodnik się zdecyduje przyjść do tego klubu. Jeżeli chodzi o, jeżeli już mówimy o takich naprawdę topowych zawodnikach, ale podejrzewam, że na przykład wiemy doskonale, że Jarek Hampel był praktycznie na wylocie z Lublina, to nie dlatego, że jego nazwisko jest małe, bo jego nazwisko jest bardzo mocne i każdy chciał mieć Jarka Hampela u siebie, tylko dlatego, że słabo jeździł. No to klub postawił warunek. Słuchaj, albo stary zacznie Nie, jeździć, ale dobra, bo wracamy, jak wymyślili koło, Grzesiu. No wiadomo, że w każdym klubie, jak zawodnik słabo jedzie, to żaden klub nie będzie chciał takiego zawodnika. Tu nie ma się co dziwić, i to czy będzie Motor Lublin, czy Apator, czy Włókniarz. Włókniarz może pozdrowić JPSN-a w tej chwili, no też już go nie chciał, bo po prostu słabo jechał, a nie, to, wiesz, że stawia warunki, to ten, no wiadomo, każdy ale klub... Nie, no, to ten zawodnik dwa lata w Częstochowie był. Ale dobra, to w bo ogóle się nie, w regulaminie. W ogóle mówimy o całkiem innej lidze, to nie porównuj JPSN-a do Bartka z Mazlika, czy do Dominika. No ale Kupery, powiedziałeś przed chwilą o słabych zawodnikach w momencie, jak klub nie chce. No to ja ci mówię, dlaczego dobra, nie chce. No ale, to ale każdy w tym klub. Ale Jarek Hampel znalazł coś, mówił sam, się przyznał, że znalazł jakieś tam rozwiązania w swoich silnikach, które spowodowały, że zaczął jeździć. I nie do końca jestem też w 100% pewny, że on sobie spokojnie siedział i czekał, że mu Lublin zaproponuje przedłużenie umowy. Podejrzewam, że tam ostro musieli ze sobą rozmawiać i w jakiś sposób musieli iść na jakieś ustępstwa, albo i klub, i oczywiście Jarek. I no wiecie, mając taki skład, jaki mają, to Jarek Hampel wcale nie stał na takiej mocnej pozycji, jakby się nam mogło wydawać. Dobrze, i tu postawię kropkę. Chciałbym, żeby Rafał tutaj włączył się do naszej dyskusji, więc panie Rafale, jak ty to wszystko skomentujesz? Nie słuchałem. Tak poważnie. Tutaj z początkiem wypowiedzi Grześka się jak najbardziej zgadzam, bo wartość marketingowa klubu to jest totalnie co innego niż budżet, i to, że jeden klub jest więcej wart od drugiego, to wcale nie wynika od tego, ile ma w zasadzie pieniędzy, bo w to wszystko wlicza się też infrastruktura, jeżeli są właścicielem, nie wiem, stadionu, obiektów jakby powiedzmy dookoła, do tego wlicza się też to, jakich masz zawodników, to do jakiej rzeszy ludzi jesteś w stanie trafić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc to, że tego typu dane zostały opublikowane, to bardzo dobrze, bo to tylko i wyłącznie podkreśla
wartość albo rangę marki, jaką jest Motor Lublin w tym momencie, tak? No pamiętamy, ten klub powstał kilka lat temu, bo jednak w Lublinie ta spółka poprzednia się rozwiązała, czy to nawet nie była spółka, stworzono to wszystko od nowa i dzięki temu Motor Lublin ma teraz to na takim poziomie, na jakim ma. No, nie wiem, mówi się, że najwięcej wartym klubem na świecie jest Barcelona albo Real Madryt, tak? No i to wcale nie znaczy, że oni wygrywają wszystko ze wszystkimi. Tu chodzi o całe to zaplecze jakby obok tego klubu również, prawda? Więc to jest pierwsza rzecz. Widzę, że podnosisz rękę, więc słucham. Nie, bo chciałem powiedzieć, oczywiście zgodzę się z tobą w jednej kwestii, że to po raz kolejny podkreślę, że to nie są pieniądze, jakie klub ma, ale im większy będziesz miał właśnie ten, jak ty wy to powiedzieliście, marketingowy, nie wiem, budżet to nie można tego nazwać, tylko marketingowa wartość, no to wiadomo, że im to masz większe, tym i masz większy budżet. No tak to działa. To nie możesz mieć, że twoja wartość na rynku jest, wiesz, nie wiem, powiedzmy 2 miliardy, a ty jesteś golas. No, Barcelona piłkarska miała przecież ostatnio takie problemy finansowe, że to się w głowie nie mieściło. Ale dźwignie więc... mają, widzisz. Tak jest, ale generalnie masz rację, natomiast nie zawsze do końca tak to działa. Nie jestem marketingowcem, nie będę się tutaj nad tym rozwodził, dobra? Co do tej drugiej rzeczy, no Grzesiu, tak, masz po części rację, ale to też nie do końca jest tak, że to klub sobie decyduje jakby tak, wiesz, inaczej. To sponsor, jak ty to powiedzieć, że sponsor decyduje o tym, w jakim klubie jeździ zawodnik, tak? Dobrze cię zrozumiałem? Nie, że te wszystkie rozmowy w przypadku wielkich topowych zawodników, jak na przykład Bartek Zmarzlik, to nie jest tylko kontakt między prezesem a samym zawodnikiem. Kontakt musi, w tym wszystkim jeszcze pośredni kontakt na pewno mają sponsorzy oraz osoby, które w jakiś sposób gwarantują te fundusze dla tego zawodnika, więc... O to mi chodziło. No to, że tak, to nie tak, jest tutaj tak, masz rację. Że to nie jest tak, że prezes Kępa ma, a dobra, mam 4 miliony w kasie, pojadę do Zmarzlika, powiem mu, słuchaj, mam 4 miliony, możesz za tą kasę u mnie jeździć, a Bartek mówi, dobra, przychodzę. Nie? A mi się nie, wydaje, tak że mamy działa. Tylko jednego w tej chwili w Polsce takiego zawodnika, który jest już z bardzo dobrym sponsorem, tym bardziej lokalnym, bo tak to sobie trzeba powiedzieć, i który musi się słuchać tego sponsora. Po części musi, tak jak tu się zgadzam z Grzesią. Ale ja nie widzę innych takich zawodników. Nie widzę ani jednego. Wymień mi, kto jest tak uzależniony. Ile razy było tak, że przecież w Częstochowie, jak jeździł Rune Holta, to zawsze firma Dreyer finansowała w jakiejś części jego kontrakt. To tak to też działa, nie? Słuchaj, to wiadomo nie od dziś też, że są kontrakty sponsorskie, które później, do dzisiaj zresztą to też kolejny temat, który sobie jeszcze chwilę poruszymy. Ale chłopaki, sorry, że wam powiem tak. Popatrzcie, każdy z nas ma na głowie czapeczkę. Jeżeli stanie na przykład z taką czapeczką koło siebie Bartek Zmarzlik, który ma czapeczkę Orlenu, obok z niego stanie Jack Holder, który ma czapeczkę Monstera, jeszcze po trzeciej stronie stanie powiedzmy Jarek Hampel, który może mieć czapeczkę Red Bulla, nie wiem czy ma, chyba nie, nie ma. Nie, już nie. Już nie ma, no. No to popatrzcie, staje koło siebie trzech takich zawodników, każdy reklamuje Orlen, Monster, Red Bull, to jest właśnie ta wartość. I każda firma, która współpracuje z danym zawodnikiem, chciałaby, żeby ten zawodnik pokazał się z jego logiem przy Orlenie, przy Monsterze, czy przy Red Bullu, czy w tej całej kupie. I to jest właśnie wartość marketingowa danego klubu. To też ja się tu nie zgodzę akurat, no nie, ale no, mogę ale mieć tu, swoją ale... prawdę, żużla, ty możesz mieć swoją, oczywiście, szanuję. No jasne. Nie możecie mieć innej, moja prawda jest najprawdziwsza. Nie, ale dobrze prawisz, chociaż ja się akurat z tym po prostu nie zgadzam, bo raczej na moje to taki Red Bull z Monsterem konkurują, a nie chcą być razem na tapecie, więc wydaje mi się, że to nie pasuje mi to. Po prostu. Słucham? Wydaje mi się, że to był po prostu skrót myślowy, no bo nie chciałem się rozwodzić. No chodzi o to, że mimo tego, że dane firmy ze sobą rywalizują, to jednak chcą się pokazywać przy sobie, no bo to jest mimo wszystko w jakiś sposób reklama, która ma swoje zasięgi i swój potencjał marketingowy i już, no po prostu tak to działa. A jeżeli nie masz racji, to do sądu i zaraz ułatwię sprawę, wezmę granat i... Załatwcie to jak mężczyźni, zagrajcie w kamień, papier i nożyce. Ja mogę mu po prostu lepiej z góry. Ale racja mu i tak musi być po naszej stronie. Słuchaj, dostaniesz lepę z góry na odmulenie, żeś zaczął mówić poprawnie i będzie dobrze. Co patrzysz, panie Rafale? Co tutaj? Co się dzieje na czacie po prostu. No też właśnie patrzę. Powiem szczerze, oczywiście nasi czatersi widzowie, bo ja z tego wszystkiego chyba nawet nie zdążyłem się przywitać. Ogólnie z naszymi czatusiami, jak to mówi pan Dionizy, który będzie się zaraz żegnał, więc. Który też jest tutaj z nami, także
No, ciekawie, ciekawie rozwinęliśmy temat. Oczywiście, drodzy widzowie, wy cały czas możecie do nas dzwonić i również wasze tutaj, jakie problemy przewidujecie w nadchodzącym sezonie, czego się obawiacie w nadchodzącym sezonie, możecie wyrazić swoją prawdę żużla. Zachęcam, numer telefonu widzicie, tylko ja muszę sobie zerknąć, 222 199 392. Tak więc zapraszamy oczywiście, bo dzisiaj, tak jak jeszcze raz przypomnę, prawda żużla troszeczkę krótsza, syn ma urodziny. Mamy 32 bicki w górę, Rafał, a prawie 70 osób. Jak to? Jak? Skomentuj. Czy Adam zgadł, jaką tak, powiedział Henka. Henka, to jest Henka? Henka Gustafsson. Tak jest. Przecież mówiłem od początku. Jasne. No pewnie. Normalnie screenshoty robił, żeby sprawdzić, jeśli się nie udało. Tak, także obicersy oczywiście... Również was poprosimy, a kto jeszcze nie zasubskrybował naszego kanału, to z góry was oczywiście do tego zachęcamy. Okej, okay. O i mamy pierwszy telefon, więc no od razu dawaj, odbieramy, odbieramy, nie ma na co czekać. Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy? No dobry wieczór państwu, Delivers, Bydgoszczy z tej strony. Witam, witam. To ja mam takie pytanie do was, ja was słucham od początku o tych waszych... wartościach marketingowych i o tym wszystkim, to powiedzcie mi jedno, to kto w końcu rządzi w tym naszym żużlu? Bo ustaliliśmy, że nie telewizja oczywiście, a teraz się okazuje, że zawodnicy chyba też nie do końca rządzą, skoro niby mają odgórne jakieś, no może nie nakazy, ale powiedzmy, że takie bardzo dosadne zalecenia, nazwijmy to, gdzie mają jeździć, dla kogo mają jeździć i gdzie mają się pokazywać, no to to zaczyna być po prostu komercja, a nie sport. No, ale czekaj, bo teraz nie rozumiem. W którym miejscu żeśmy powiedzieli, że ktoś narzuca zawodnikom, że nie ma jeździć, bo teraz to chyba, nie wiem, nie wiem, mówiliśmy coś takiego, chłopaki, chyba, czy wyście mówili, a mi przerwało, ja nie słyszałem. Mówiliście o sponsorach, że sponsorzy... To ty mówiłeś, Grzesiu, a nas tutaj wpychasz w tą rozmowę, tak, to do ciebie głównie. Tak, mówiłem, że sponsorzy mogą mieć wpływ na to, że zawodnik przechodzi do jakiegoś klubu albo nie. Ale nie powiedziałem, że wymusza na nim przejście czy bycie tam, a nie gdzie indziej. Także nie, no to... nie, że wymusza Grzegorz, tylko mówiłeś o tym, że ci by nie chcieli się pokazywać na przykład Red Bulle z Monsterami, bo to tak nie bardzo. To ja mówiłem. No tak, nie, ja powiedziałem, że... Grzesiu powiedział właśnie, że oni wszyscy by chcieli razem sobie fotki, a ja się z tym nie zgadzam, na moje to jest konkurencja. Rynek. No oczywiście, konkurencja zawsze była i będzie, dlatego... Dlatego tak się zastanawiam, no po prostu kto w tym wszystkim pociąga za sznurki teraz tak naprawdę. No, prezesi klubów może po części, okej, okay, mają coś do powiedzenia, bo to oni oficjalnie... W szczególności w Ekstralidze. Szymon, my nawet też ostatnio o tym rozmawialiśmy. Oczywiście telewizja, no to wiadomo. Ona w tej chwili chyba jest tym głównym graczem z uwagi, że wykłada no ciężkie pieniążki na to wszystko. Drugie na pewno prezesi. Na pewno prezesi, a w szczególności takich klubów jak Wrocław, pewnie teraz Motor Lublin z grubej rury, nie wiem jak tam inne dalsze kluby, ale no niestety to też ci prezesi zdecydują, czy ta liga się w najbliższym czasie powiększy, czy nie. Bo ja no niestety trzymają na tym wszystkim łapę i czasami właśnie trudno jest nowej drużynie się przebić i zostać. No ale jak widzimy na przykładzie Motoru Lublin, to się udało. No nie wiem, Rafał, czy ty tak uważasz tak samo, czy inaczej? Znaczy no prezesi jak najbardziej również też mają coś do powiedzenia, no ale no na koniec dnia zawsze i tak chodzi o pieniądze, a pieniądze dają sponsorzy, no i tu na tym możemy się nie pochylić, no bo... A nie miasto? Się, ja bym, no też... Ja, wiesz, chciałem naprawdę, żeby ta rotacja w zawodnikach była bardzo duża i tak dalej, ale nie wszystko jest możliwe z bardzo wielu przyczyn i to nie jesteśmy w stanie wskazać, kto rządzi żużlem, no bo od tego jest spółka Ekstraliga SA i ona rządzi żużlem, tak? I tak to zostawmy, no. A że spółka... Tego, że... Mów. Mów, Adam. Nie, bo mówiła właśnie, a że spółka Ekstraligi to właśnie ma, że tak powiem, okrągły stół w postaci najważniejszych prezesów Ekstraligi oczywiście. Tak więc, no gdzieś tam wszystko się to dzieje za zamkniętymi drzwiami, pewne decyzje. Okej, okay, czyli trzymajmy się tego, że kontrakty podpisują zawodnicy z klubami i teoretycznie tak jest.
No właśnie, a propos, fajnie tu przypomniałeś, bo to miał być ten kolejny temat z tymi kontraktami, to jak widzimy dopiero co znowuż aferka, że jeszcze są jakieś dwa kluby ekstraligowe, które jeszcze nie spłaciły swoich, co prawda już byłych zawodników, no i Krzysiu Cegielski zrobił dymy, jak to się mówi, no i nagle ci zawodnicy się do niego, że tak powiem, zwrócili, że już te kluby, czy jeden klub zaczął działać coś w tej kwestii. Rafał, co chciałeś dodać? Tak, jeżeli te kluby jeszcze nie spłaciły należności wobec swoich zawodników, to pytanie jest jedno i proste i zasadnicze, to kto tym klubom dał licencję, i nie mam więcej pytań, dziękuję. No właśnie, to jest jak my to zawsze... Tak, ja mówię, Szymon, to jest to, że my cały czas obracamy się w tym jednym kotle, w tym bagnie żużlowym i często też powtarzamy, że na tym najwyższym szczeblu te twarze się nie zmieniają. Tam cały czas... Są pewne osoby, są prezesi, są, to wszystko jest pociągane. My nieraz też mówimy, jak mało my wiemy tak naprawdę. Że to wszystko od środka, jak rozmawiasz z zawodnikami, czy z byłymi zawodnikami, nie będę tu nazwiskami rzucał, to po prostu poza kamerą, no to naprawdę, to nie ma wcale się czym chwalić. Opowiem tak, co jest w środku w tym żużlu. No i my się jaramy. Zgadzam się z tobą, Adam. Zgadzam się z tobą, my jako kibice naprawdę okazuje się po czasie, niestety, szkoda w sumie, że po czasie, ale okazuje się, że naprawdę mało wiemy i nam się dużo rzeczy wydaje. Dokładnie. Dobra, nie zajmuję wam linii. Dzięki, Szymon, za telefon, pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się. Na razie, trzymajcie się. Cześć. Dokładnie, a propos tutaj tych kontraktów i tego, co przed chwilą powiedziałem. No panowie, no to są jakieś jaja, tak jak Rafał tutaj powiedział, Grzesiu. No kurczę, Ekstraliga, tak, przykładem świeci, tyle kasy. A tu się okazuje, że zawodnicy po cichu muszą iść do Krzysia Cegielskiego, żeby zrobił dym, bo jeszcze im kluby wiszą kasę. To Ekstraliga o tym nie wie, o co chodzi. Znaczy, trzeba się zadać pytanie, czy te pieniądze wynikały z kontraktu klubowego, czy te pieniądze były zaległe z kontraktów sponsorskich, które mogły być poza klubem. Bo jeżeli one wynikały z kontraktów pozasponsorskich i z tego, co ja wiem, znaczy sponsorskich, z tego, co ja tam gdzieś tam się dowiadywałem, to właśnie o to chodziło, no to sorry, no, klub ma księgowość na zero. Dlaczego im nie przyznać? To właśnie był największy problem tego wszystkiego. I dlatego teraz od 2023 roku są kontrakty, nie ma limitów, wszystko jest, ma być jawne, klarowne. I jeżeli jakiś dany zawodnik sobie podpisze jakieś tam lewe kontrakty spoza, że tak powiem, papierami klubowymi, i ich nie dostanie, no to wtedy rzeczywiście można powiedzieć, no to się buja i walczy. Wtedy nic nie zrobi, dokładnie. Tak, dokładnie. Wtedy już nic nie zrobi. Ale do tej pory to tak to właśnie wyglądało, że były limity płacowe, były limity punktowe i kluby z tych limitów się wywiązywały i na koniec rozliczenia, na rozliczeniu były na zero i tu licencje musiały dostać, ponieważ były czyste. A to, że sponsorzy nie wypłacili zawodnikom klubów, to nie jest kwestia licencyjna i koniec. Tylko na moje takie kluby, bo ja się tak zastanawiałem, Rafał, przyjdę teraz do ciebie, zastanawiałem się, to w takim razie, nawet jeżeli tak jak Grzesio mówi, były to kontrakty sponsorskie, tak, gdzie klub tak naprawdę może to po części olać, ale z drugiej strony, jak ja to mówię, medal ma tą drugą stronę, że nie do końca. Bo widzimy, jak to później jest i zaczęliśmy całą rozmowę od tego, że Ekstraliga i zawodnicy jeżdżący w Ekstralidze sprawdzają sobie drużyny, jak bardzo są wypłacalne. I takie akcje po prostu w środowisku źle wyglądają i te kluby mogą mieć później problem z pozyskaniem dobrych zawodników. Rafał, odbierzemy telefon, ale chciałbym, żebyś dokończył moją myśl. Halo, kogo witamy, kogo gościmy? Łukasz. Gdzieś ty był, chłopie. Żyjesz? Siema. To tak. To mnie trochę zaniepokoiło. Czy to jedno ich nie zaniepokoiło? Czy jeśli klub, który Unia Leszno kibicuje, nie zapłacił zawodnikowi, to i zawodnik odeszedł, to inne kluby to samo może spotkać? Czy to każdy klub? Nie zrozumiałem pytania. Jeszcze raz, pomoż. Że jak zawodnik nie zapłaci, że jak klub nie zapłaci zawodnikowi, to czy każdy klub może stracić zawodnika?
Prosta rzecz, no nie płacisz, no to zawodnik odchodzi, patrz, pełen australijski zawodnik, który się pożegnał z pewnym klubem, prawda? I coś powinieneś wykazać o tym wiedzieć, skoro kibicujesz Unii Leszno. No i tak, no słuchaj, no to jest krótka piłka tutaj, każdy jeździ dla pieniędzy, można tak sobie jest. Mówić o przywiązaniu do klubu i tak dalej, ale na koniec dnia nikt za darmo jeździł nie będzie, no bo tak jak już sami sobie ustaliliśmy, to kosztuje, no jednak trzeba w ten sprzęt coś jest. Zainwestować, a za darmo nikt tutaj nie będzie jeździł, to po pierwsze, po drugie ryzykował swojego życia i zdrowia, więc tak, jak najbardziej. A druga kwestia. A druga kwestia, kto płaci zawodnikowi? Klub i sponsorzy, to zależy, jak jest kontrakt skonstruowany. No to jest właśnie to, co przed chwilą Grzesiu powiedział. Od następnego sezonu ma to być wszystko jawne. I nawet jeżeli, no nie chcę powtarzać słów Grzesia, bo Grzesiu to powiedział prosto, centralnie w punkt, jeżeli taki zawodnik wtedy podpisze na ryzyko kontrakt pod stołem, to niestety, nie tak jak teraz, że na przykład mamy Kubę Jamroga i Wiktora Trofimowa w Gdańsku, którzy cały czas walczą i to już przed trybunałem, więc za to zawodnik, żeby w ogóle złożyć, to też jest kolejne jakieś, nie wiem, dziwne rzeczy, skoro taka instytucja powinna wręcz pomagać i sama dochodzić prawdy, jak ta sytuacja wygląda, to nie to, żeby taką sprawę, to tak jak w normalnym sądzie musisz oczywiście płacić pieniądze, więc tu zawodnicy na razie, no oczywiście na koniec może być tak, że klub będzie i za to sprawę musiał im zwrócić, ale na razie sprawa się ciągnie, no i tak nie powinno być i tak pewnie nie będzie, bo jeżeli zawodnik podpisze po raz kolejny, to powtórzę, na tych nowych warunkach, to klub będzie mógł powiedzieć, ewentualnie straci na przyszłość tego zawodnika, bo nigdy nie wiesz, tak? Czy, bo zawodnicy mają tak, że czasami wracają, nie wiem, Martin Waculik, możemy sobie tutaj wymieniać i rzucać nazwiskami, więc lepiej tych mostów nie palić mimo wszystko, bo cały czas powtarzamy, to jest żużel, a najlepsza liga świata chce mieć najlepszych zawodników, a tych najlepszych zawodników, no to powiedzmy sobie szczerze, nie ma przecież 400, tak? Że sobie tego odpalę i znajdę zaraz innego i sobie popalisz parę mostów i nagle się okaże, że o, muszę jeździć, nie wiem, ze swoimi wychowankami. No niestety, tutaj jak ja to brzydko się teraz wyrażę, czasami ten palec prosto trzeba trzymać, wiecie gdzie. To Łukasz? Wszystko. No i super. Pozdrawiamy serdecznie, dziękuję. Łukasz, dużo zdrówka ci życzymy, do następnego. Trzymaj się, Łukasz. Dziękuję. Cześć. Spoko. Pozdrawiam. Tak, wzajemnie. No Rafi, czy dokończysz teraz to, co mówiłem przed telefonem? Mhm. Jeszcze raz zadaj pytanie. Właśnie. Ja wiedziałem, no ja wiedziałem, że i teraz właśnie ten jest ten problem, że nie pamiętam. Też mnie wybił i to jest właśnie coś takiego, że zaczynasz poruszać następny temat, może zaraz czatusie napiszą. A my co jeszcze teraz chciałem, co tutaj poruszyliśmy przed chwilą? Kurczę, też no. O, mamy telefon. Sprawa kontraktu właśnie i tam było mówione o niewypłacalności klubów. Dobrze, odbieramy telefon. Halo, kogo witamy, kogo gościmy? Dionizy z Niemiec. Witamy panie Dionizy, dobry wieczór, tak. Dobry wieczór panie Dionizy. Dobry wieczór wszystkim, witam wszystkich czatusi, chciałem wszystkich pozdrowić i pierwszą rzecz to pamiętacie jak kiedyś Grand Prix było jednodniowe, jakie to było wydarzenie? Mistrzostw świata, no. To wtedy było wydarzenie. Zgadza się. A teraz na tej 10 czy tam 9 czy 11, nie wiem, wiele dokładnie tam tych całych rundów jest. Jakby było w rzeczywistości 4 do 5. I tak jak nie wiem, czy Rafi to godął, że 4 zawodników tylko zostaje, a reszta się musi dokoptować. W eliminacjach, tak. Że wtedy, jak były te jednodniowe, to nie zawsze byli mistrzami ci najlepsi. Dokładnie. Nie zawsze byli. Jezus czekam. I to trzeba przyznać, że to no, całkiem inaczej to wyglądało, a teraz, no nie wiem. No i stadiony były oczywiście pełne, nie? A teraz, kurde, Grand Prix, tym mniej ludzi jest, nie? Ale tu się zgadzam z panem właśnie, panie Dionizy. I zobaczcie, i wtedy nikt nie narzekał, że
cudzysłów no name, bo to też nie było tak, że nawet w finale jeździli zawodnicy typowo no name, ale trafiłeś na dzień konia, spasowałeś sobie ten silnik i tak jak właśnie świętej pamięci pan Jerzy Szczakiel, udało się, wszystko przypasowało. No nie miał prawa tego wygrać, bo to była różnica sprzętowa przeogromna na korzyść Maugera, ale no popełnił błąd, no i tyle, no i fajnie, no i to jest piękne, to wtedy to jest historia, to przechodzi do historii, to są annały tego Speedwaya, a teraz, dlatego ja po części się zgadzam z tym, co na początku czytałem, co Marek Cieślak mówił, że ty, Rafał, co prawda powiedziałeś coś takiego, że poziom spadnie. Tak, dobrze mówię, ale z drugiej strony się zastanawiam tak, jeżeli idziemy na przykład tu w Anglii na żużel, jeżeli startuje czterech zawodników, no to jakoś wiesz, no nie wiem jak to rozróżnić poziom wtedy, a są, że tak powiem, na torze są bardzo podobni do siebie. Najważniejsze dla mnie w żużlu było ściganie, zawsze to było dla mnie najważniejsze i jeżeli by się dostało, nie wiem, sześciu nowych zawodników z kwalifikacji, które też nie są łatwe wcale do przebrnięcia, więc może to coś by zmieniło na plus. Nie wiem, ty masz dużo racji, Rafał, w tym, co mówisz, że jednak gdzieś to może by zaważyło, że nawet jeżeli by taki Bartek Zmarzik został, to on teraz odjeżdża, co to by było jakby, nie wiem, sześciu nowych takich, co nie wiadomo, jakby się pokazali i ich odjedzie, bo to nie jest też turniej jednodniowy, tak jak był kiedyś, ale jakby był jednodniowy, to pewnie Bartek Zmarzik może mieć słabszy dzień, prawda? No nieraz, nie często mu się to zdarza, ale tak to bywa. No tu panie Dionizy, fajnie pan nam tutaj to przytoczył. No i co do tych pieniędzy. Aha. To jest strasznie ciężki temat. Wyście go dali, że to jest takie małe bagienko, nie? A ja uważam całkiem inaczej. To jest duże bagno. Że to jest wielkie bagno. Mm-hmm. I dużo powinni... No ja już się kiedyś na ten temat wypowiedział, że tych starych to dawno powinni wykopać. Tych, co se nabijają każdy. Mm-hmm. Nie? Bo nikogo od dziesięcioleci nie ma... innych gębów i no jedne i te same, bez przerwy. No to tak nie może, to ludzie po prostu... Ale widzicie, problem jest taki, panie Dionizy, ja tutaj, jeżeli się mogę wtrącić na parę sekund, mieliśmy osoby całkiem z zewnątrz, poza żużlowym, mieliśmy Karkosika w Toruniu, mieliśmy Martę Półtorak w Rzeszowie, która teraz coś tam próbuje w Krośnie, teraz Termińscy też już wspominają, że chcą sprzedać klub. Nie ma, do tej kliki nie wejdzie nikt, który nie będzie grał tak jak oni im zagrają i taka jest prawda żużla, moja. Dopóki żużel będzie dotąd chory, dotąd będzie ustawiany według widzimisię tych najwyższych, dopóty oni będą przy sterach. I może przyjść nawet polityka w grze. Polityki nie unikniemy w tym, tylko że trzeba tą politykę mądrze, że tak powiem, komponować to wszystko. No. Cześć Adi, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Cześć Adi. Grzesiu, Rafał ci mówi. Także tu masz wszystkich czatusiów, także to jest mój syn, dzisiaj kończy 11 lat. Także serduszka na czacie mogą się posypać i oczywiście my... Już nie może się doczekać, bo co gramy? Życzę mu wszystkiego najlepszego. Fife. Tak, pan Dionizy też ci składa życzenia. 100 lat i dużo zdrowia. No, to ucieka, ja jeszcze trochę i wrócę, to pogramy. Patyskim. O, Paw powiedział. Tak, już. Dziękuję. Już wracamy. Nie będę zajmował więcej czasu. Jeszcze raz siemanko. Dziękujemy panie Dionizy. Dobranoc, dużo zdrówka. Pozdrawiam. No. I w ten sposób, znaczy nie, jeszcze oczywiście tutaj Grzesiowi dam się wypowiedzieć, bo poruszyłeś, że my dalej mieliśmy jechać w te kontrakty, tak? No tak, że wiecie co, bo ja kiedyś na Facebooku zrobiłem sobie, puściłem takiego posta, że ludzie lubią być okłamywani,
A później, jak wychodzi prawda na jaw, to strasznie, strasznie kulejemy i bolejemy nad tym, że zostaliśmy oszukani. Wiecie co, to bardzo podobna sytuacja jest właśnie w takich kontraktach zawodników, którzy mimo podświadomej jakiejś tam podświadomości, myśl zawsze się tkwiła, że te pieniądze mogą do mnie nie przyjść, bo ponieważ nie są przez klub, są przez sponsorów, a oni i tak ryzykują. Więc wiecie co, tutaj trzeba wiem, sobie w którą postawić, stronę zmierzasz. Trzeba sobie postawić jasno, jasno i wyraźnie. Dotąd takie sytuacje będą, dopóki zawodnicy będą sobie na to pozwalać. No. Jeżeli oni przestaną sobie na to pozwalać, to takie sytuacje się skończą i koniec. Dokładnie. Taka jest prawda żużla. Taka jest prawda żużla. Panowie, mamy 58 minutę. Tutaj Karol, dziękuję za prezent najlepszego dla synka. Wspierający od 26 miesięcy. Każdy wspierający może taką sobie raz w miesiącu wysłać. To nic nie kosztuje, od razu mówię, ale ładnie się wyświetli. Panowie, to na koniec. Czego w nadchodzącym sezonie, tak jak było na grafice, najbardziej się obawiacie? Rafał albo Grzesiu, kto już ma coś w głowie zacznę, pierwszego? Że na stadionie zabraknie piwa i kiełbasy. Kiełby nie może zbraknąć. Grzesiu wysłał nam przecież, jak lodówka powinna wyglądać u każdego Dokładnie. Prawdziwego kibica żużlowego, więc tego nie za. To węgla prędzej zabraknie niż kiełby, prawda? Nie, tak, ale tak ale poważnie. Mówiąc poważnie, nie ma takiej rzeczy, którą bym się bał, bo doszliśmy do takiego momentu, że nie jestem w stanie się zbytnio zaskoczyć, więc niczego się nie boję, bo po prostu wszystkiego się spodziewam. Pozytywnie i negatywnie. Wiesz, naprawdę, naprawdę nie ma A czego, co byś do czego chciał w takim razie, żeby cię zaskoczyło w tym sezonie? Pozytywnie oczywiście. Krosnod mistrzem Polski. To bym był zaskoczony, to prawda. Ale czemu nie? To jest sport. Nie. Dobra, Marzyć dobra, jak można. Widzowie zobaczą, kogo ty postawiłeś w drugiej lidze, że wygra, to dopiero będzie szok. Tak, to dopiero się będziemy śmiać. No, ale nie szokuje was to, że postawiłem tą drużynę na spadek z PGE Ekstraligi? Jeszcze nie widzieliśmy. No właśnie, znaczy ja wiem, ale spokojnie. No, Rafał, możesz się chwilę zastanowić. Grzesiu Gaduła pewnie zaraz nam tutaj powie, czego najbardziej się obawiasz, a czego oczekujesz od nowego sezonu. Pamiętajmy też, przypomnę, że mamy nowego szefa żużla w Kanał Plus, ale ja odbiorę telefon, Grzesiu, więc macie dłuższą chwilę, okay, żeby się spoko. Nad tym zastanowić. Ale my już tak naprawdę to jest ostatni telefon, więc halo, halo, kogo witam, kogo gościmy? Dobry wieczór, Adam Rzeszowa. O, cześć Adaś, akurat ostatni cześć. Telefon wbiłeś. Tak. Przede wszystkim najlepszego dla syna, no nie? Ja tam dziękuję. Zdrowo. No, dokładnie. I tutaj, panowie, tak, no jedna rzecz. Ja się boję jednego, że zawody będą nudne. Po prostu będą nudne. To jak w przeszłym sezonie mieliśmy cyklu Grand Prix, no chyba dwa albo trzy turnieje, że gdzieś faktycznie coś się działo na torze. Reszta to było, no powiedzmy sobie, zawody się odbyły. W Lidze Polskiej, gdzie mamy gdzieś ponad setkę meczów, jak 10 wyciągniemy, że takich fajnych było, i faktycznie można było no, jakieś emocje poczuć, a reszta to był start, pierwszy łuk, ewentualnie gdzieś tam błąd zawodnika i chłopcy sobie jadą gęsiego, się generalnie nic nie dzieje, no to raczej nie przyciąga, lecz odpycha. Musi coś dziać się na torze. Muszą być jakieś emocje, musi być czuć tą adrenalinkę i musi być widać to gołym okiem, że chłopaki walczą. Oczywiście w granicach fair play, zdrowego rozsądku, bo to jest jasna rzecz i oczywista. Natomiast no, żeby jakiejś takiej stagnacji nie było, dlatego jest właśnie, być może moim zdaniem jest odpływ i ze stadionów, i sprzed telewizorów, i z internetu, i z każdego innego medium, które, tak powiem, stara się transmitować te zawody dla ludzi. Tego się właśnie boję, żeby to nie było zbyt takie no, przewidywalne, jednostronne i start meta, tyle. I żeby coś Dokładnie. W międzyczasie jednak działo. No, ale tu w 100% trafiłeś. Tak. Tego się tylko obawiam, że to jeszcze bardziej się zacznie nam rozjeżdżać, niestety. Bo to jak mówię, no inflacja, no to oczywiście jest to jakiś tam no, minus, prawda? No, dużo, bogatych no, inflacja nie trafia, jak widać. Nie no, no z tego, no tak, no z tego czytałem, że tam bodajże procent ludzi na tej całej pandemii, na tym zawieruchach, tych wszystkich innych rzeczach, no około 26 bilionów dolarów, także no to oni sobie jakoś poradzili, no więc my sobie też jakoś musimy poradzić też. No, ale tak mówię, najważniejsze to, żeby po prostu były emocje, żeby coś się działo i żeby nie zanudzić kibica na śmierć, czy na stadionie, czy w telewizorze.
Tak, Kasia się boi, że mecze będą w dziwnych godzinach, patrząc na podwyżki energii. Tak, to wszystkich, jak forma, wszystkie mecze były o godzinie tam 16, czy w godzinach takich, że jeszcze było naturalne oświetlenie, także tutaj akurat to odpadało, no ale zobaczymy i miejmy nadzieję, że będzie przyszły sezon, znaczy obecny sezon, który będzie już, no na dniach w zasadzie, no tam 3 miesiące, no to będzie jakiś taki fajny, żeby coś tak mówić, żeby się działo i żeby też z pełnymi niespodziankami. Myślę, że Krosno też może nie będzie mistrzem Polski, tak jak Grzegorz wspomniał, no ale gdzieś tam zamiesza, no bo zrobili dużo na rynku transferowym. Moim zdaniem zrobili no maksa to, co mogli zrobić. No nikogo innego tam pewnie nie dało się wyciągnąć. No i teraz trzeba kibicować, żeby nie dostawali w pędzel każdego spotkania. No ale myślę, że powalczą, no przynajmniej u siebie powinni powalczyć. Na ujedzie też nie można ich skazywać na pożarcie, także no wszystko przed nami. I tak mówię, chodzi o to, żeby były emocje, żeby coś na to, że działo, wszystko w granicach zdrowego rozsądku i żeby zawodnicy po prostu szanowali swoje kości, bo to jest najważniejsze. Nie chcieliby, myślę, oglądać spotkań w składach kadłubowych, okrojonych, no bo to raz, że zabija emocje i tak dalej, a dwa, że no, w pewnym sensie też wypacza wynik, bo wtedy w zasadzie sobie możemy w 100% wskazać, kto jest faworytem, a kto no, niestety polegnie. No i pięknie. Adam, dzisiaj bardzo szybko i w punkt, także kurczę, nic tak. dodać, nic ująć, naprawdę. No tak się zdarza. No, dokładnie. Dobrze, nie, dzięki no, Adam pozdrawiam. Wielkie. Pozdrawiam, wszystkiego najlepszego, jeszcze raz najlepszego dla synka. Trzymajcie się, chłopaki, do zobaczenia. Dzięki Adam, do następnej Prawdy Żużla. I to był ostatni telefon. I panowie, mieliście czas na przemyślenia, wasze ostatnie, właśnie tak jak powiedziałem. Grzesiu już w sumie zaczął, więc Grzesiu pierw skończ w takim razie, bo jeszcze nie powiedziałeś co na plus. Chciałbyś, tu Adam w sumie wspomniał o tym, że było więcej ścigania, no tu się wszyscy po tym na pewno podpiszemy i to dwoma rękoma, więc Grzesiu. No na plus by było, gdybym ja był prowadzącym Prawdy Żużla. A to się zaraz to okaże, całkiem... uwaga, ankieta. Uwaga, wiesz, za ankieta. To byłby wielki plus na pewno. Minusem na pewno by było, gdyby Rafała nie było też na Prawdzie Żużla, więc taki mały propsik. No nie, już tak go nie ma. Ale nie, tak na poważnie. Ja obawiam się trochę rzeczywiście frekwencji na stadionach i to nie chodzi mi tylko i wyłącznie o ligę, tylko chodzi mi generalnie o cały sport żużlowy, bo jak ja słyszę, jakie ceny są teraz, że tak powiem, proponowane dla kibiców, no to no nie widzę tego różowo. A czego sobie życzyć i albo co bym chciał, to bym chciał, żebym przynajmniej co drugiego spotkania żużlowego miał takie wspomnienia, że będę je kończył z gęsią skórką na skórze od emocji, od ścigania. To jest takie moje ciche marzenie, które sobie powtarzam od co roku. Teraz powiedziałem na głos. Wcześniej o tym nie mówiłem i się nie spełniało, a teraz powiedziałem na głos, to się może spełnić. Więc tak byłbym sobie życzył sobie, chyba wam i każdemu kibicowi żużlowemu, bo gdzieś to wszystko chyba zaczyna tracić ten swój smaczek, a jeszcze jak wprowadzą elektryki, to nawet nie będziemy mieć smrodu. A właśnie, te elektryczne żużle, ja czekam na to, może wtedy i ja spróbuję. Nie, ale tak poważnie, Rafał, teraz twoje zdanie. Ankieta oczywiście jest, tak, 17 głosów. Ja bym życzył, żeby w tej ankiecie wygrał i to mnie tak naprawdę teraz interesuje, ale ja oczywiście żartuję. No tak, ja się muszę podpisać pod tym, co powiedział Adam tutaj przez telefon, że chciałbym emocjonujący sezon, w którym zdecydowana większość meczów jest ciekawa, a nie, że sobie startujemy, jedziemy gęsiego i nic się tak poza tym nie dzieje. Tak, tego sobie życzę i wam również, drodzy widzowie, i to jest rzecz, którą chciałbym, żeby się wydarzyła, jeśli chodzi o przyszły sezon. No, dokładnie. A czego ja sobie życzę? To, co Adam na czacie wspomniał. Jak najmniej kontuzji. Chory, żeby naprawdę były przygotowywane tak, że i do walki, i bezpieczne. Nie, żebyśmy znowu nie mieli afer typu, nie wiem, śrubokręt i te sprawy. Wielki Krosno, jak wiemy, niestety, no ten stadion, widziałem jakieś tam najnowsze zdjęcia, no niech tylko pogoda dopisuje, żeby tam cały czas to wszystko szło w dobrą stronę, bo mi to troszkę taki obraz Ostrowa z ostatniego roku wygląda, że też no, na ostatnią chwilę, wiadomo, też w Krośnie dosypana jest nawierzchnia, więc no to też musi się związać, ja im życzę jak najlepiej.
Więc żeby było jak najmniej afer, to przede wszystkim, chociaż no nie, no to i tak będzie, to tego się nie pozbędziemy. No i czego jeszcze? No nie wiem. Nie, tak no na... afer to niech będzie jak najwięcej, bo wtedy... Żebyśmy mieli o czym rozmawiać, no tak. Dokładnie. No dokładnie, tak więc tego sobie życzmy i mówię, no a największe problemy jakie widzę... Kurczę, no chyba gdzieś... Nie wiem, no mimo wszystko gdzieś ta frekwencja na stadionach, tego się obawiam. Nie mówię w Londynie, tu zawsze jest dobra frekwencja, aczkolwiek w Lublinie chciałem powiedzieć, no mistrz Polski będzie w Lublinie. Chyba w tej chwili może takie pewne drużyny to jest Lublin i Wrocław, o frekwencję. I Krosno jeszcze. To aha, bo Beniaminek, prawda? Mhm, no to przynajmniej jeszcze stadiony. To będzie, ale jak to na pozostałych... Będzie przecież... Jeszcze Grudziądz jest, ale w Grudziądzu tak, też już są problemy. No wiesz, chociaż na przykład... Ja sobie jeszcze życzę, żeby Rawisz awansował, Łódź awansowała i Gorzów spadł. Ja jestem... No to co, teraz się narażasz w ludziom, więc wiesz, uważaj, bo to tak nieładnie, wiesz, tak? No, żeby ten Tarnów znikł z mapy żużlowej, ktoś by ci napisał. Wielka Stal Gorzów, Grzesiu. Tak. A propos Stali Gorzów, tam też nieciekawie to na dzień dzisiejszy wygląda. Oby wszystko było dobrze, no bo... Umówmy się, no zastąpić Marzlika się nie da, a jak to dalej się potoczy, ale wiecie co, panowie, tu trzeba zrobić przecinek i powiedzieć sobie jasno i wprost. Prezes klubu, dyrektor klubu i jeszcze tam jedna trzecia osoba jest zamieszana w całą tą aferę. Wy naprawdę uważacie, że klub się od tego wszystkiego odcina i oni są wszystko na cacy i w ogóle możemy przymknąć na to oczy? I teraz jak w prawdziwym serialu Netflixowym, w następnym odcinku będzie Stal Gorzów i jak Stal Gorzów z tego wyjdzie. Także w tym momencie zachęcam was do zostawienia łapki w górę i już odliczania do następnego piątku, bo Grzesiu dalej będzie swoje teorie nam tutaj przedstawiał. Nie każdą się tutaj zgadzamy, ale ogólnie szanujemy. No, ale widzę, że nawet nie chcą cię na prowadzącego, masz tylko 23%, a z chęcią oddałbym ci stery, żebyś się tutaj pocił. Ale nie tym razem, także przykro mi, Grzesiu, jeszcze to nie jest twoja prawda żużla, tylko moja. Chciałem Grzesiowi w ogóle sprzedać kanał, niestety nie stać chłopa jeszcze, także no byłem tyle. Podczas negocjacji i no potwierdzam tezę, że taki temat był. Był temat, więc... A pomysł prawdy żużla jest mój. To sobie go ten i w papierek opakuj. Ten twój mój taki to bym tak, wiesz, tutaj polemizował, no ale... Grzesiu był takim pomysłodawcą, ale ja musiałem oczywiście wszystko powiedzieć, jak to ma wyglądać. No ale tu nie o to dobre, chodzi. Drodzy dobre. Widzowie, godzina 10, a no wiecie, syn ma urodziny, no nie mogę, do bazy. Także dziękuję wszystkim czatersom, słuchaczom, widzom. Zaprawdę żużla, mam nadzieję, że się podobała troszeczkę, no krótko, ale no niestety, znaczy niestety dla mnie, niestety pewnie dla was. Obowiązki rodzinne też są bardzo ważne, a jak nie najważniejsze. Był ze mną dzisiaj Grzesiu Starzec z speedwaynews.pl, założyciel prawdy żużla. Także dzięki wszystkim. Ja sobie zapamiętam te 23%, zobaczycie. 21, spadłeś, na ostatnim miejscu jesteś, tak koniec. Żartami. Przekupiłeś ich wszystkich, nie zgadzam się z tym, nie będę mu dzisiaj w nocy spał, pozdrawiam, dzięki za spotkanie dzisiaj Rafał, Adam, dzięki czatusiom, no dzisiaj się rozstajemy troszkę nie w sosie, ale dobra, niech wam będzie, cześć. No widzisz, i tak właśnie, tak to cwaniacy mają po prostu, no. Rafał był z nami, żużlowy degustator, dziękuję ci panie Rafale. Dziękuję, do usłyszenia następnym razem. No i tyle. Pozdrawiamy. A przypominam jeszcze, że mam nowy kanał do grania, tam możecie wbijać, bo już niebawem startujemy ciężaróweczką tam, także jeżeli ktoś jeszcze tam nie wbija, tam tylko jest granie, od razu mówię, nie ma żużla, jeżeli będzie live i gadamy o żużlu, to gadamy o wszystkim, ale głównie tam są gry. To tyle na dziś, pozdrawiamy. Tak, Grześ? Jeszcze jedno, jeżeli mogę na sam koniec, jeżeli ktoś ma do... na wymianę jakieś czapeczki, albo od sprzedania jakąś czapeczkę, albo zalega mu gdzieś jakaś czapeczka zawodników, znajdźcie mnie na Facebooku albo przez portal speedwaynews.pl, zaproponujcie coś, ja na pewno się odezwę, jeżeli dobijemy targu,
to będzie fajnie, no bo już coraz mniej tych czapeczek jest, które są na rynku, a mogę je zdobyć. Może gdzieś ktoś tam ma gdzieś coś tam zakopane, wykopane. Ja to z chęcią wykopię i możemy dobić targu. To tyle, sorry, dzięki. Spoko, ja mam taką jedną pokaj z jednorożcem. Takie też zbierasz? No comments. Okej, okay, dobra. Pany, to tyle. Jeszcze tak trzeba było zrobić. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. Cześć.